dzisiaj w uroczystość świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, męczennika rzymskiego, słyszymy fragment Ewangelii świętego Jana, słowa Pana Jezusa, wypowiedziane przez Niego niewiele przed męką. Mówił wtedy obrazowo do uczniów o historii ziarna, ziarna pszenicy, które musi wpaść w ziemię, w tej ziemi obumrzeć, bo to jest warunkiem tego, że wzrośnie i wyda plon i ten plon będzie obfity. Pan Jezus mówił w ten sposób o sobie. Musi obumrzeć, musi cierpieć, umrzeć na krzyżu, ale zmartwychwstanie. I tym zmartwychwstaniem da nadzieję wszystkim ludziom, tym wszystkim, którzy uwierzywszy w Niego, Bożego Syna, złączyli z Nim dogłębnie swój los. Bo właśnie oni, na wzór Chrystusa, także zmartwychwstaną. To jest prawda najbardziej głęboka, zawarta w tym, co przeżyliśmy w chwili przyjęcia Chrztu Świętego. Wtedy to bowiem umarliśmy dla grzechu po to, żeby żyć z Chrystusem, a ostatecznie by razem z Nim zmartwychwstać.